Yeah, we can say that we feel confidence now on the court. We enjoy to play together, and I think we can see this. So we smile. We are really on the court, and we put our best performance every time. So I can say that we control all the game, especially in the first and third set. Maybe in the second we have some problems in the beginning, a little bit of deconcentration, but after we came back with some important service and counter-attack, and I think that this is our way that we need to play every time when we put our jersey on the court. Yes, we are working good also in this maybe tough moments which we have with injuries, but our mind it's 100% on the court and on the game, so we are very concentrated and we push every day and every game on maximum. A oczywiście już po tej przerwie każdy chciał zapomnieć i wrócić na ten rytm meczowy, czyli te spotkania praktycznie co kilka dni. Cieszy na pewno wynik i cieszą na pewno punkty. Na pewno ten drugi set był bardzo ważny i fajnie, że udało się odrobić straty, jak Fabian wszedł na zagrywkę i na pewno ten drugi set zaważył o tym, że w trzecim się grał dużo lepiej. Czuję się dobrze, bo wygraliśmy, także po takim meczu to zawsze trzeba powiedzieć, że człowiek się czuje dobrze. Mamy na krótkiej przestrzeni czasu, zdobyliśmy 6 punktów, nie straciliśmy seta, więc co mogę powiedzieć. Uważam, że to chyba był nasz najlepszy mecz w tym sezonie, w każdym prawie elemencie. Fajnie, że w drugim secie też się nie poddaliśmy i ambitny zespół z Katowic dogoniliśmy, no bo to różnie mogłoby być, ale uważam, że naprawdę prawie w każdym momencie zagraliśmy dzisiaj bardzo dobrze, więc no, z tego się można tylko cieszyć. Jedynie po dwóch tych akcjach, które trwały prawie minutę, to jeszcze trochę nogi ciążą, ale dobrze, że wytrwaliśmy, że obie przechyliśmy na swoją korzyść. No, mam taką nadzieję, no, nigdy przed meczem nie można przewidzieć, jak się mecz potoczy. Po drugiej stronie siatki, trzeba pamiętać, zawsze jest jednak szóstka zawodników, ale jeżeli my będziemy robili to, co robiliśmy dziś i to, co prezentujemy na treningach, no to no, byłbym spokojny na pewno o formę, ale wynik jest sprawą otwartą zawsze. To nie można nigdy powiedzieć, że można sobie spokojnie przejść koło meczu i mecz się sam wygra. Ale jeżeli będziemy dalej skoncentrowani, bo wydaje mi się, że utrzymanie tej koncentracji może poza końcówką trzeciego seta, no to jeżeli będziemy utrzymywać koncentrację, to od naszą formy będę spokojny.